Cześć wam dzisiaj z Wizu Wizualnie, dziś ze mną jest... Dori, dzień dobry, hej! Nie muszę wyszukiwać informacji o jakichś figurkach czy innych rzeczach. Jest sukces, nie? No, wreszcie się dokopał. Kurczę. Odkopał. Czekaj, przełknę to. To była gorzka pigułka. Nie, było spoko. Co to my, gdzie, na czym my stanęliśmy tymi postaciami? Co to, nie, pod czym były questy? Kampania. To będzie Prelude to Chaos? Nie, my jesteśmy na Vengar, czyli to jest Etheric Field Stone. Dobra. Jest. Teraz musimy z Ingrid gadać, tak? Gdzie jest Ingrid? Jest Ingrid. Ancient Civilizations, Exceptional Skills, Temple of Oblivion u góry. Mapa. Czekaj, Ingrid nie, na dole. Na dole? To czemu tam się rzuca? Temple of Sunset pisze, no bo też się świeci, ale tam jest kto inny, tam jest Kuldun. Life and Death Battle, okej, dobra. No, Ingrid jest na dole. Czyli klikamy na ten, tak? Temple of Sunset, no. I lecę... Lecę! Okej. Okay. Czekaj! No, jestem. Chwilę to zajęło. Co to jest? Mnie przerwało, poczekaj, bo mi przerwało ładowanie, kurde, no. Szpaka. To tak jakoś żółto-pomarańczowo jest. Jesteśmy pod jakimś takim podwodnym grzybem, czy coś w tym stylu. No czekaj, bo tam szurlakosową z bronią muszę sobie... O, jest, dobra. Jest. W środku. Co nie miałam? Co? Rybci na tej postaci, czy to na tym ksiżanie miałaś rybcie? Na ksiżanie mam rybcie, tu mam tą szurlakosową. My guess is that Tiamat was using some Exen. Dobra, tutaj na zewnątrz teraz, na zewnątrz, okej. No. Aha, nie mam skrzydeł. Jeszcze nie zdążył zregenerować. Aha. Nie, bo mi wiesz, zaczęło doczytywać lokacje i tak dalej i troszkę żabkowało. Więc skrzydła się tam odpaliły chyba jak smaszowałem spację, a nie widziałem tego za bardzo. Więc no, fajny strój ma babka. Weźmy sobie przy okazji od niej tego, bo tam chyba będzie trzeba zabijać właśnie te drakany. Ten niebieski? No, tak. Weźmy sobie 10 drakanów, sobie dziabniemy tutaj i tak. Bum. Jestem gotowy. Znaczy, prawie, nie wiem, chyba. Bij i mów, czy jesteś... Aha, tego mamy bić, okej. No, tego. Ty, patrz, zdążyłem go trafić, nim zdechł. Juhu! Dobra, kolejny. To ja wyślę na niego, poszczuję go. Dammit, nie! Myślałem, że mi się cooldown skończył, ale nie skończył mi się cooldown, więc no. No ale ziemniaczek trzyma na. A podniosłeś z niego tam wszystko do questa? A nie, oczywiście, że nie. Nie. Ja się cofnę, czekaj. Zaraz. No to trzeba podnosić z nich. Take all, juhu, tu kolejny. O, take all, czekaj. You can have your... Okej, że mam już ten token of unity, to nie. To... No tak, masz, ale te drugie zbieramy w woreczki. Dobra, no. Na tej zasadzie. Do niebieskiego questa musimy jeszcze, tak, nie? Tak. I bum. Nie, gdzie? Czemu we mnie? Odejdź, siło nieczysta. Shield. No są! Są odpalone są one. A
A ty masz wyciągnięty na pasek Sympathetic Mind może? Bo możesz sobie pochować się tym też, jak masz wyciągnięty kupeta. No tak, 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 mam. Tak, nawet użyłem właśnie. To działaj, tym działaj. To co minutę musisz odnawiać sobie, także patrz na... Okej. Co jeszcze? Czekaj, patrz i płacz. To działa tak zazwyczaj, jak coś robię. Ale czekaj, lecisz. Lecisz, ziemniak naokoło, ale lecisz! Ile masz woreczków? 6 i zaraz będzie 7 tutaj z tego gościa. Okay. Roll the dice. Whatever. 7 i teraz będzie tutaj 8, jak tylko ziemniaczka wyślę na zwiat. A się zrobiło słonecznie. Gorzej widać, co jest na monitorze. To jest ten minus słoneczne dni. Jeden z powodów, dla których siedzę po nocach. Nie, ja tak naprawdę zaczynam funkcjonować nocami tak porządnie, więc to jest... No, tak, ja też. Przedwczoraj siedziałam do 4 nad ranem, medytowałam jedne wideo. Tak. Medytowałaś czy edytowałaś? Edytowałam. Pasuje jedno i drugie. Czyli mówisz, że będzie coś nowego na kanale? No, już jest wrzucone, nie? Ale okay. Wiesz. To jestem do tyłu. Tyle, że nikt nie ogląda. Ja się napracuję, potem nikt nie ogląda. No, na dole linki macie do Dori. Sią. Bigo. No. Okej, to było dziwne. Myszkę mi zwiesiło, nie mogłem ruszyć kursorem. I to będzie ostatni u mnie, jak się nie mylę. Tak? No to nie wiem, ja gdzieś przepuściłam jeszcze jednego dziabny. Okej. Okay. Ja cię wspomogę, żeby nie było. Aha. Dobra. Sam możemy wracać. Koniecie! Wow. You carry too many items. O kurwa. No. To ja może najpierw tego niebieskiego oddam. Go on, tak. Zwolniło się tam jakieś... Nie bardzo. Czekaj, No... Dam żółty. Czy ja mam coś, co ja mogę stąd... Mnóstwo rzeczy pewnie jest takich, które mogę wypierniczyć. A masz tutaj... Masz inventory shop, no nie, możesz sobie kliknąć i dać miscellaneous, żeby sprzedać sobie tak, żeby nie wracać do tego, możesz to zrobić. A gdzie takie coś jest? Czekaj, gdzie tu jest ten shop? A inventory shop, a jest! Okej. Jest cały jeden ten, dobra, sprzedany, to skoro jest sprzedane, to pootwieram te woreczki, które się, wiesz, będą pokrywały z rzeczami z Hellpassa. Coś jeszcze? Bundle of Elemental Defense. I te wszystkie z Hellpassa, przecież masz, ja ci tam wcześniej jest, no, w warehouse masz te rzeczy, nie? Te kulki, możesz tak wkładać, tak. Żebyś miał w mieście się nie załamał. No ale wiesz, jak ja się loguję codziennie i tylko Hellpassa odhaczam, to ten... To potem i tak mam te hellpassowe. Muszę pamiętać przed następnym nagraniem się do banku klapnąć. Patrzaj, pamiętałem! Tara! Czekaj, odsunę kamerę, bo... Jest dobrze. Okej, i co my teraz mamy? Już patrzam. Etheric Field Stones. Go to the Etheric Field Stone site. Gdzie to jest? Locate. Wow, to kawałek, ale nie, chyba na piechotę tam, ten, bez tyle poportów. Tak, zaraz tam pójdziemy, ale musimy tego niebieskiego oddać, czekaj, bo on jest tutaj gdzieś... Tak? Nie, to nie jest ta sama babka? Processions to Redalf, nie, tylko gadaliśmy z nią tutaj, do jakiegoś Redalfa trzeba iść. I oddać, tylko... Nie wiem, czy on jest chyba w świątyni, ten Redalf, czekaj, wróćmy się do świątyni. To cwaniak jeden.
Czekajcie, któryś nas tutaj bije? Co za... się wziął na trzeciego wprosił do imprezy. Zdjęło mi tego. A, że tu nie można ten. No, tu jak w środku nie można nam. Jakie zło. To czekaj, zacznę zużywać te speedy, których mam mniej może najpierw. Okej. Okay. Bo zużywam takiego, którego mam 200 coś tam, więc... No. Oh, seriously? Ingrid, gdzie jest Ingrid? A, tutaj, okej. Okay. Myślałam, że gdzieś dalej nas wysyłają jeszcze, okej. Okay. Skomplikowane rzeczy. Nie, nie ten... jestem oazą spokojny. I Zigmuelu. Tak. Drugie sobie weź, no Kara Herb Sushi. Okej. Okay. Sushi. 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 Czekaj, bo ja mam tutaj jakieś, czy jestem w stanie find focus, okej. Okay. Expert Armor Smith Flux, to też sprzedajemy. Balaur Meat, to też nam nie będzie potrzebne, nie? Okej, okay, sell. O i od razu jest troszkę miejsca. Gdzie jesteś? Aha, tam jesteś. Okej, okay, ściąganie. Tum. Tara! Dobra, okay. I teraz musimy iść tam. Dobra. Let's go. It's a me, Mario! Top. Mówisz? Tu możemy na rybkach już. Czekaj, wzywam rybeła. Okej. Okay. Płyniemy. Fishmak taki trochę. O kurka, i teraz mam ochotę na wyśmaka z McDonalda. Zło. Lokowanie produktów przy okazji. Nie jest McDonaldów, to takie świństwo jest, co ty? Ja tam raz na ruski rok jem, więc zazwyczaj jak gdzieś jadę i nie ma nic w okolicy innego i kupuję, bo jestem głodny i to jest jedyne, co z żarciem normalnego jest w okolicy dworca. Okej. Okay. Teraz chyba będzie filmik, no. Okej, okay, jest. Się zakradłem z ryby. Now nothing will stand to stop the invasion. The knees of the world shall bend. That power will soon belong to our great lord Baritra. Takie piruety wali. Ojej, co? Patrzyli ich przyszło, no kurde. But the field has been nullified. O, i nasi przyszli. Not a moment too soon. Don't just stand there. Dobra, nie gadajcie, tylko pomóżcie, no kurde. Gdzie mój ziemniaczek? Nie było ziemniaczka dla wsparcia i tak to się skończyło. No. I co teraz? A, i teraz już możemy wrócić. No, okej, okay, świetnie. Okay. Czekaj, choć rozejrzymy się, może tu coś będzie. Nie ma? Nie? No to idziemy. Demet. No, okej. Okay. Ten charakterystyczny zapach z okna. Ktoś z sąsiadów zaczął trawę kosić. Nie wiedziałem, że się o tej porze roku kosi trawę, ale ja się nie znam się. No, nas też zaczęli już pomału kosić wszędzie. Te golemy udające takie kwiatki trochę. No. Niam, 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 niam. Kurde, przerobiłbym go na sałatkę.
Ach! Odpaliłem kolejnego speeda. Kontroluję bossy na postaci. Mhm. Przynajmniej trochę. Bez strzału. I Kay, bierzemy jedyne co możemy, tak? Ta-da! Teraz Tiamat's wrongdoing. Okej. A to, co dostałem, czy jest lepsze, jest gorsze od tego, co miałem. Czyli jest to jakiś merchant, czy sprzedawać z poziomu postaci? Jest merchant, chodź. A sprzedawanie z poziomu postaci daje mniejsze zyski, czy coś? Tak, mniej kasy daje, no. Okej. Czujesz merchant. General Goods. To było fajne imię dla postaci, General Goods. to jest czapeczka, która mi pokazuje, że jest lepsza? Nie, ona nie może być lepsza. Ten Combat Strength ma wyższy, ale ogólnie nie może być lepsza. Linkuj mi ją. Czekaj, dobra. Naselne to, co wstawiłem na razie. Czymś linkowało z Shiftem, czy... Okej, tak. Control. Enter i to jest to, co ja mam. Nie ten control? Okej. To jest to, co ja mam założone. A to jest to w plecaku, co pokazuje, że niby jest lepsze. I gdzieś to zlinkował? Na normalnym gadaniu. Mówisz, że jeszcze party walnąć, tak? Slash party. Na grupie. Tak. Control. To mam na głowie. To mam niby lepsze. To albo mnie wywaliło, albo coś, tak, bo nie widzę. Tak. Właśnie się. No. A to ja zajmę się sprzedawaniem teraz krapu. Okay. Reviving Elemental Stone, to zostawić, tak? To no rezygnuje. Tak. Okej. Start rubies, earrings i one są gorsze, to je sprzedajemy. Najlepsze, że mnie jeszcze nie pokazało, że mnie wywaliło i... Coś ci ostatnio nie lubi ta gra. No, dlatego nie gram, bo mnie w kumie. Że mnie wywala tak cały czas. Ktoś się ostatnio pytał, pozdrawiamy. Czy warto wrócić do gry? Napisałem, no z powodów nostalgicznych w ogóle, bo to się fajnie gra, tylko jak ciebie nie ma, to ja nie gram, nie? A że my się zgadujemy ostatnio tylko na nagrania, bo cię jeszcze wywala, więc się nawet nie możemy minąć, tak jak nie wiem, czy pamiętasz, to z półtorej roku temu było tak, że ja się czasem ładowałem, żeby coś tam odhaczyć i ty byłaś online i pisałaś do mnie. No. Bo byłaś online. To teraz to się już nie zdarza, bo nie wiem, kiedy ostatnio tak było, żebyśmy się przez przypadek online złapali. No, dawno temu, w odległej krainie. Tak, za górami, za lacami. No nic nie poradzę, nie wiem, albo to jest problem z moim internetem, albo z czymś. Nie. Próbowałam je zreinstalować, to wszystko próbowałam, ale nie działa, no nie wiem. Internet nie, bo bycie z Discorda też ten. Przynajmniej ja bym widział, że cię dziabie z Discorda, albo bycie, wiesz, głos w robota, by. O, domo arigato, mister robato. Wiesz, ten klimat, nie? O, ale... i teraz dopiero mi pokazało, że mnie wywaliło. Po ilu? Po 2-3 minutach? Daj jakoś spokój. Tak, ja już zdążyłem zapomnieć, że cię nie ma. O! Ale pojechałem. Się rozglądam. Moment! Temet! Ahem! Zlamiłem. Ale nie, jeszcze jest taka... To może dalej sam rób, nie? Ja idę, pójdę sobie... I co ja dalej będę sam robił? Gubił się? No come on! No. Już będę grzaczny. Tak szybko zapominasz, że ten... Nie, że chodziło mi, że zapomniałem, o czym rozmawialiśmy, no ale no. dobrze już. Czekaj. Aha, bo to są te... No jestem, no chodź. Pokaż mi jeszcze raz, teraz szybko. Już. Czekaj, P i to było z kontrolem, i to było Enter, i to mam na głowie. Kurde, prawy. Nie lewy. To mam na głowie. A to no. Mi pokazuje, że jest lepsze. Hmm.
trochę inny ma staty. No tak, niby ma ten combat strength, ale to tak ciut. To... A, czyli sprzedawać, nie przyjmować się. Okej, okay, dobra. Tak, nie będziemy kombinowali dla... Bo skina trzeba potem ten... No... Przerzucić. Czy ja coś mam tego z... tamtego z... Aha, to z kim drugim, dobra. Dobra. To sobie przerzucę. Dobra, no to teraz musimy się do satyra tepnąć. Okej, okay. Gdzie? Do tej zielonej, aha, zielony kamp na mapie, satyr. Już lecę. Myślałem, że to jakaś postać i tak, kurde, w tej grze mają satyrów, a ja nie zauważyłem? Moja ulubiona postać z tego, z Herkulesa, nie wiem, czy pamiętasz ten, jak on się tam nazywał, Phil, czy jakoś tak, ten półkuska. Dobra, tutaj, no, jest Jekun. Jekunie! Okej. Mamy jakieś... Spaje mamy spajnąć. Co ty masz za daily? Elios. Gdzie te Elios? Aha, to jest... Aha, okej. Okay, okay. To nie. Dobra, idziemy. Chodź. Czekaj, idę. Odpalę tylko speeda. Już mi 14 zostało tych scrolli. Mówisz, że ryby na razie nie ma sensu. Chwila, bo nie mamy. Nie, tych... bo jest tutaj, tylko trzeba wyjść było stamtąd, bo wtedy. Aha. Ryba rybą, ale jeszcze rzemnioczka przywołałem, żeby nie było. Bo nie mam peta, jak zeskoczy mi z ryby, to się powinien sam. A nie, nie znika. To ten. Szulaczka? Tak? To będzie tak się odmieniało poprawnie? Chyba? Chyba, jak, jakoś nie tak. Wiem. To ona znika, jak się wskakuje na rybę. Ziemniak zostaje, niby że. Mhm. Nie, lub bardziej. Jest tak wolny, że zaraz się odteleportuje, no ale no. Jeżeli chodzi o morskie potwory, to ja nie jestem fanem tych wszystkich z żelatyną. Jakoś one mnie nie przekonują. No nie, ja też ich nie lubię. Takie są. Wygląda to spoko, jeszcze jak jest na monitorze, jak widzę w jakimś teledysku czy coś, okej. Okay. Ale jak idę do zoo i oni je mają w akwariach, to jest takie, dobra, stoję 2 metry czy 3 metry od akwarium, bo w razie gdyby szybka pekła, jak w smartfonie i się wylało, żebym miał ten head start do zwiewania. Takie nie. Niestety nie. Ono mnie nie, jakoś nie ten. No. Z drugiej strony ja żelki bardzo lubię, więc to jest dziwne, bo żarcie żelków jak najbardziej. No. Czekaj, bo teraz znowu się zgubiłam. Ha. Zgubiłam się, ha. Nie, dobrze jedziemy. Niedobrym. Nie, dobrze jechaliśmy, tylko po prostu robiliśmy detour. Dobrze, teno. Gdzie to było teraz? Jak to było? Tutaj jest do góry. To musimy iść tam. To musi być tutaj. Teraz pomyślałem, że brakuje. Czekaj, jak to nazwać? Lejce? Czy coś w tym stylu na tej rybie, żeby nasza postać coś trzymała w łapach? Mm-hmm. Żeby szło do pyska? Do uzdy czy. Shield? No, bowki? Pet? I czekaj, który buffek ten Awakening Scroll? Dobra. Jestem ready. No, to jednego, ja drugiego i... Tak, a nie tego samego? To ja biorę tylko po prawej. W takim razie. O czym to ja mówiłem? Aha, że fajne by było, jakby były te lejce, to można by wtedy było robić takie rzeczy związane z różnymi eventami, na przykład na święta masz czerwono-zielonego tego ryba. Lejce, które idą do ryja, to są te z lampkami świątecznymi. Tak, żeby po prostu dowalić w tym klimacie. Na Halloween masz łańcuch, nie wiem, jakiś duchowy, przeźroczysty łańcuch, czy coś. No, proszę się mnie tu nie zbliżać, się mnie się tu. Uważaj, żeby więcej nie poszło naraz na ciebie. Aha, okej.
poddasz. Dobra, ten drugi... Mamy 5, mamy 5, tak? Tak, tu Jackun mam. No, czyli mamy 5. Jackun i Mr. Hyde, tak? Nie, to było Jackal. Dammit! To na rybę, chyba że cię wywaliło. Nie. Bo jak cię wywaliło, to ja to zostałem sam i nie wiem co dalej. No, teleportuj się do wioski, po co by cię znowu... No. Do satyra? No. Czekaj, bo tam się klika na twój... Czy ja nie mogę... Aha, nie mogę, current form, muszę najpierw zeskoczyć z ryby, się zastanawiam, dlaczego nie mogę kliknąć. Okej, czy ja zdążę przed respawnem wrogów i zginięciem marnie w tej sytuacji bardzo? Dammit! Okej, zdążyłem. Trochę strach był. This is a land full of unanswered questions. Among the Atheric field guards, I believe there are Balor who rebelled against Tiamat. Investigate these Juhu. Dobra. Co teraz? Go to the base of Cursed and coś tam. Z powrotem na rybę i jedziemy. Że tu można na rybę, dobra. I jedziemy z powrotem, omijając glutowate brzydactwa. Tak, tak. Ale pływać jeszcze te takim... okula Zeny, jeszcze te z tymi okami takie. To ostatnio był ten mem, czy jak to nazwać, że na cokolwiek nie nakleisz te takie oczy, wiesz, te takie bąbelki powietrza w środku z czarną kropką, co się ruszają, to się nagle wydaje śmieszne i tam naklejali na różne rzeczy i było ten, a potem pokazali jakąś modelkę, która cała tym była oklejona i to było tak creepy! Straszne to było. Ale te na początku faktycznie były zabawne. Wyobrażasz sobie takiego mounta, większą taką żelę i twoja postać jest tak jakby zjedzona, pływa w środku, a ta żelka sobie lata. Takie... Jednak podziękuję. Peta zanim ten... No żebym ja ci musiał o pecie przypominać, no. Nie, i ty chcesz peca, że ten guzik robi. Oj tam. Mój robi, bierze agro na siebie. Wziąłby, gdybym go wysłał wcześniej do boju, więc no. Czy mamy ich jakąś ilość zabić? Tak, ilość nie drop. Dobra, to się zgadza. Ilość pięciu. Ilość wpięte, dobra. Okej. Okay. Czy tamten coś zdropił? Mogę tak, zobaczyć. Teraz musimy podejść. Tutaj w środku jest jeszcze jeden, którego musimy zadziabać. Bijemy z wyprzedzeniem tego pana, bo tak. Bum! Masz kuleczkami. Te fioletowe kuleczki są awesome. Wilderness Rage. Podoba mi się ten spell. Którego? A, tego tam dalej, dobra. To ja zgarnę tego tutaj obok. Tak będziemy musieli go zbić. Okej. Gotowy? Sekunda. Czy ja mam wszystkie te na sobie? Nie, zarzucę tylko bosta. Nic nie masz na sobie, widzę. No tak. Już? Gotowy, tak. No tak. Ty, szulaku, się nie obijaj, też bij. Plecy! To NPC. Było blisko. Prawie zawału dostałem.
Gadaj sobie z jednym. To biorę tego z tyłu, bo tylko się jemu już się świeci światła. That was all of the time allotted to me. But someone near you. Yes. Już? Tak. Dobra, no to wracamy znowu. Teleportujemy gdzie? Na ten satyr, tak? Mhm. Czekaj, szamnę galaretkę, bo nie mogę się powstrzymać. Tyle gadania o tych żelkach i ten. Jak na zewnątrz to jest? No, tam. O, te rybcie, jak ja lubię tą rasę, one są takie ładne. No. A jak atlantisowe, takie fajne. Oglądałaś ten? Waleriana? Nie wiem, chyba nie. Obejrzyj Waleriana, to jest film Luca Besson. Na podstawie tego starego komiksu z lat tam, nie wiem, 50. bodajże. Francuskiego komiksu, nie? Głupi jak nie wiem co, ale śliczny film. I jedna z raz wygląda dokładnie kopii w klej jak to. Jak oni są ślicznie zrobieni w tym filmie, to jest takie. A to jest to takie, co tam w takim wirtualnym świecie, coś tam? Nie, to jest to nowe. Mówisz o filmie Spielberga Ready Player One, jakoś tak się chyba nazywa. Aha. Valerian to jest... Valerian i Miasto Tysiąca Planet to jest... ta baza, którą teraz budują na naszej orbicie. Ten Orbital Space Station. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. To niby jest w przyszłości, ta baza się rozbudowała do tak gigantycznych rozmiarów, plus poznaliśmy mnóstwo ras, które tam swoje elementy jakby podokładały, że zaczęło wykrzywiać orbitę Ziemi, więc wysłali tą bazę gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną, żeby gdzie indziej była. No i coś zagraża istnieniu tej bazy, no i tam dwójka agentów próbuje rozwikłać problemy i tak. Film strasznie nie wyszedł, głównie ze względu na bohatera, tego Waleriana, bo aktorka, która gra tam, nie wiem, rolę jakby obok niego jest świetna, to jest w ogóle modelka, Cara Delevingne, ale koleś jest beznadziejny, jest tragiczny. Gdzie teraz? Teraz do Velias. Gdzie to jest? Nie widzę tego. A tutaj jest, dobra. Czerwone. Lokalizowałem. Jest. No i polecam film ze względu na widoki, na te wszystkie rasy, które powymyślali, ten będzie ci się podobał. Tak wizualnie jest naprawdę spoko. Fabularnie, jaka bajeczka dla dzieci. No, średnio udana. Ale ja tak twierdzę przy okazji, że powinni zrobić Iona, gdzie będzie... A teraz oglądam, tak trochę się śmiejemy z Dimem, oglądamy ten serial Kroniki Shannary. Nie wiem, o, czy znasz, też jest fajne. No, książki są ekstra też. No, podobają mi się, tam się mi się podobają strasznie te widoki, strasznie fajne szoty mają plenerowe i zrobione te wszystkie zamki, te drzewa, te wszystkie, no, tak. Te bardzo ładne lokacje mają, bardzo ładnie zrobione, tak gamersko właśnie, tak jakby to były w grze lokacje, bardzo fajne. A potem masz statek z naszej cywilizacji, który leży gdzieś tam w tle, się rozkłada, taki zardzewiały. Bo to jest, nie wiem, czy kojarzysz, że to się dzieje, to jest przyszłość na naszej rzeczywistości. Tak, tak. No, jest piękne. No, wiem, ale no. Niektóre, znaczy nawet większość rzeczy jest bardzo takich ridiculous tam, ale... Cringy. W tym filmie, no, tak. A takich, no, bardzo nieadekwatnych i tak dalej. Nie mogłyby się stać w rzeczywistości w ogóle, ale na przykład gardy stoją koło króla, przychodzi jakiś tam, zabija króla, te gardy dalej stoją, nie? I tak jak waza, jestem wazą, nie widzi mnie, stoi. Piękne. No, tam skapali sporo, ale to znaczy... I tak mi się podoba. Nie wiem dlaczego ten serial ma coś w sobie, jest taki tandetny momentami, ale uroczy i jest ten. No, mnie też się nawet tak podoba, nie? Śmiejemy się tam dużo z różnych scen, ale jest, nie wiem, no mnie się widoki bardzo podobają, no i aktorów głównych dwóch mi się też podoba. Ten blondas elf, półelf, czek. Blondas i druid mi się podobają. Tak. No. Druid jest wyczupiony. Znaczy, bo w ogóle ten koleś, który pisał Kroniki Shannary, nie pamiętam jak on się nazywa, on był mega fanem Tolkiena i szczególnie w pierwszych książkach to widać, jak on robił dokładnie opowieść o, wiesz, Władcy Pierścieni, są te kamyki magiczne zamiast pierścienia, ten druid robi dokładnie to samo co Gandalf, jest takie kopiuj w klej, dopiero później się te historie mocno rozjeżdżają, ale...
polecam książki, bo jak się oglądał serial i masz w głowie tych aktorów, masz w głowie te scenografie, to się bardzo fajnie czyta. Przed obejrzeniem serialu nie bardzo. Jak chcesz po angielsku, to gdzieś tam mam w e-bookach, to ten. No teraz dopiero jesteśmy na tym, jak tam ten demon króla zabił, oni tam poszli po to nasionko coś tam z nim robić, druida zabili i on się tam rozureknął gdzieś i na tym na razie jesteśmy. jak zawsze. W prawo. Aha, przełaj, czy... Ten. Możemy tak. Co to ja miałem? Ja dalej twierdzę, że oni powinni wziąć Iona i zrobić gierkę, gdzie tymi pobocznymi rasami się będzie grało. Szulakami, tymi... No, to było ciekawe, no. Na pewno by się załapali ludzie, no. No, tymi rybami, czy tymi, co sprzedają, jak one się tam nazywają, szugonerki, czy... No. Szugosy, no. Szugosy, o. No to kamano, kto by tym nie chciał grać? Takie małe, fajne, puszyste, ekstra są. O, ja to bym tymi rybkami grała na pewno. No. W ogóle te rybki, te z jednym skrzydłem, to też mogliby dodać jako grywalne rasy tutaj. Ty klikniesz, to będzie drugi ambusher, no, chyba. Nie zdążyłem się załadować. Już, pomagam bić. Okej, prawie nic nie zrobiłem, ale okej. Teraz... Czekaj, zanim odpalimy, to ja odpalę na sobie scrolla. To i można odpalać. Jedziemy go! Ale chyba mi zaliczyło tego pierwszego? Nie wiem. Dziwne, nie świeciło się nad nim. Na tym twoim wydaje mi się, że się świeciły żółte te. Okej, okay. No, dobra. Okay. Dobra, pokazuję drugą stronę teraz, korps jakiś. Okej. Okay. Chyba Grażyn mi się rzuca na drzwi, ale whatever. Czekaj, ryba. Rybo, wybieram cię! Ty, ale jakby wydali cały taki dodatek, że możesz grać tymi pobocznymi, tą rybą, albo tym z jednym skrzydełkiem i takie, tylko problem byłby z lataniem, no ale to też by się dało jakoś fabularnie, jakiś mechanizm na plecy i ten. Kliknąłem. Krap. Moment. Już biorę agron tego drugiego, sorry. Au. Wysłałem swojego tego, żeby ściągał agro, ale troszkę za późno. Troszkę nie ten refleks. Nie. Czy mnie sklepali oni? Oj tam, nikt nie widział. Ja miałem kursor tak, że zasłaniało twój pasek z życiem prawie. Dobra, i teraz... go to the altar. Okej. Okay. Aha, tam. To teraz tutaj tych wszystkich trzeba będzie wybić wokoło, się do tego ołtarza dostać. Okej, bo ja na rybę niepotrzebnie skoczyłem, ale dobra. Ciekawe, czy nam zaliczy obydwu od razu z tą laską, jak ją zabijemy razem? Powinno. No, to jest ten. Co on tam miał? Czy kliknęło przez przypadek, ale no. Hajsy! Juhu! No oni klepią, kurde, no. No, mają trochę demów. Może ja najpierw będę puszczał swojego ziemniaczka, to ten... Nie. Próbujesz ściągnąć tego z staffem, czy...? No. Tego snu. Żeby ona nie poszła, bo ona jak zacznie działać, to... Już nie te misje, gdzie nam ten... Nic nie robili, a i tak ginąłem. Dobra, dawaj, dajemy ją razem. Czekaj, odpalę ten i okej, ziemniaczek idzie. Piernięte jest, możemy ją bić na razie. Okej, jest filmik. U ciebie? Okej, tak jest. Dobrze. Dedła była, okej. No i zgubiła jakiś ten, taki fajny ten na łapę. O, to z kolei mi się kojarzy z Johnem Carterem. Na ręce, co zły miał.
Many crave my power. You have a single opportunity. Reszki gada, okej. If you survive the journey, perhaps you're worthy of something. O, ten to jest przyjemny gościek. Takie trochę Cthulhu. No okej. Okay. Podnosimy drop i uciekamy, tak? No. O, ktoś... I wracamy do Velia. Okej. Okay. Velias, tu akurat ktoś idzie z naszych i bije tam na dole, to akurat mu sprzątnęliśmy questa sprzed nosa. I'm sorry. Pozdrawiamy. Benamina, sorry. Oh well. Knucie, nie knuj tutaj. Jakiś plundersy dali, dobra. No, to możemy ten odcinek zawinąć teraz. 40 minut, no, z całkiem zasnę. To ja ci dziękuję za to, że byłaś. Dziękuję. Na dole macie wszystkie linki, informacje, jak do Dori na kanał się dostać. Dori tam teraz robi fajne k-popowe rzeczy, więc no, zapraszam i zapraszam was za tydzień na kolejny odcinek. Nagrywamy zaraz drugi, tak? No. To no, zapraszam na, za tydzień na odcinek z Dori na pewno. Yeah. Dziękuję za uwagę i hej! Duszki, duszki, duszki leśne wstają co dzień bardzo wcześnie i ziewają raz po raz, zaczynają sprzątać las. Jakieś takie bez życia to klapnięcie na koniec było, no nie wiem, starość, nie radość.